Dobry wieczór Państwu. Kłaniam się wszystkim nisko. To są 19 ekorki z polskich win. Tradycyjnie na samym początku pytam, jak mnie widać, jak mnie słychać, jak tam nasza transmisja, bo to dobrze wiedzieć to dla przebiegu późniejszej części rozmowy, więc jestem ciekaw, czy po prostu tutaj nasi stali kontrolujący za chwilę napiszą, że wszystko jest OK. Mam taką nadzieję. Ja w tym czasie witam się z Państwem już w nowej strefie czasowej. Już, o, proszę bardzo, wiedziałem, pan Łukasz Kobyłko, jak zawsze. Pozdrowienia, panie Łukaszu. Cieszę się, że nas widać, cieszę się, że nas słychać. W związku z tym z radości już tej nowej strefie czasowej w czasie letnim, więc mam nadzieję, że generalnie zmierzamy nie tylko w stronę cieplejszej pogody, dłuższego dnia, ale też generalnie zmierzamy może w ogóle w stronę lepszych czasów, bo na razie te czasy nieciekawe. Tak jak powiedziałem, to 19 spotkanie w naszym cyklu i zanim spotkamy się z dzisiejszymi gośćmi, bo mamy dzisiaj wyjątkowe spotkanie, no to kilka tradycyjnych ogłoszeń parafialnych. Zacznę od własnego podwórka. Jest mi bardzo miło poinformować, że lada moment ukaże się wiosenny numer fermentu. Jeśli nic się nie wydarzy nieprzewidzianego, myślę, że w ciągu najbliższych 48, no może 72 godzin wiosenny ferment będzie już dostępny, więc jest duża szansa, że do większości Państwa trafi, albo przynajmniej rozpocznie być wysyłany, plus będzie można go kupić w sklepach specjalistycznych. Ja też sam trzymam kciuki, żeby jak najszybciej ferment się już pojawił. W tym numerze na okładce mamy hasło takie rocznik 2077 i generalnie w całym numerze zastanawiam się nad tym, jak będzie wyglądać wino przyszłości, co się wydarzy pod tak naprawdę każdym możliwym względem i jeśli chodzi o regiony, jeśli chodzi o wina, jeśli chodzi o winnice, nowe technologie, w każdym tego słowa znaczeniu. Zachęcam do lektury fermentu, do tekstów moich koleżanek i kolegów. Ja sam oczywiście też tutaj zajmuję się tym razem zarówno technologiami, ale też w rubryce Polskie Drogi piszę o tym, co się wydarzy w polskim winiarstwie, no i jakie kierunki w tym polskim winiarstwie się pojawią, jakie odmiany. Ten tekst ma dwóch głównych bohaterów, więc gorąco zachęcam do lektury. Także raz jeszcze powtarzam, ferment w tym nowy ferment w tym tygodniu. No, druga rzecz to, proszę Państwa, nasze następne spotkanie. Od pewnego czasu zawsze to spotkanie zapowiadam na samym początku, żebyśmy wszyscy mogli sobie to ustalić. No, jakby nie patrzeć, za dwa tygodnie jubileuszowy 20 odcinek Ekorku z polskich win. No, ciekawe, kto z Państwa stawiał, że 20 odcinków będziemy w stanie przeprowadzić, raczej zostaniemy zmuszeni do tego, żeby przeprowadzić je wyłącznie w takiej kwestii online. Nie wiem, czy Państwo słyszycie u mnie cały czas po prostu sygnały karetek przejeżdżają, więc ta sytuacja faktycznie ciekawa nie jest. Proszę Państwa, no w związku z tym w 20 jubileuszowym odcinku, on to będzie w ogóle odcinek, który będzie sponsorować literka J, czyli jubileusz i dwie polskie winnice na literę J. Tutaj mamy Marka Janiaka ze swoim synem Konradem, bo to właśnie winnica Jadwiga z Dolnego Śląska, a druga literka J to małopolska winnica Jura i Marcin Miszczak. Będziemy mieli o czym porozmawiać z naszymi winiarzami, bo to jest też kwestia związana z petnatami, tak? Sezon się robi coraz cieplejszy, a to są dwie winnice, które swoje petnaty w tym roku przygotowały. Winnica Jadwiga swoje petnaty już wprowadziła do sprzedaży, zresztą pisałem o nich na inicjatywie, odsyłam do tego tekstu, bardzo udany rocznik, bardzo fajne wina, a Marcin Miszczak z winnicy Jura właśnie niedawno wrzucił je na swojego Facebooka i też kto, proszę Państwa, obserwuje Facebooka winnicy Jura, to też zachęcam, żeby zobaczyć, jak te etykiety nowych petnatów z winnicy Jura wyglądają, bo to jest znowu taki kolejny odcinek dotyczący tak zwanej szkoły polskiej etykiety. Naprawdę dużo dobrego się dzieje tutaj w ostatnich dwóch rocznikach i te etykiety petnatów z winnicy Jura myślę, że też będą czymś, co będziemy komentować w tym roku. No więc o tym wszystkim sobie porozmawiamy już 13 kwietnia, czyli za dwa tygodnie. A proszę Państwa, 28 kwietnia, czyli za miesiąc, będziemy mieli ponownie spotkanie takie jak dzisiaj, czyli jest spotkanie, na które będzie można zamówić w spot próbki degustacyjne, żebyśmy wszyscy mogli sobie
wspólnie tych win popróbować w praktyce, a nie tylko w teorii. I gośćmi 21. spotkania w ramach Ekokurs Polski Win będzie, właśnie gościem będzie Krzysztof Fedorowicz z winnicy Miłosz, i który już obiecał mi, zresztą proszę Państwa, dzisiaj też na inicjatywie mój tekst o kolejnych dwóch winach z tymi słynnymi pandemicznymi etykietami, więc gorąco zapraszam do jego lektury, tym bardziej, że pandemiczna pomarańcz dla tych wszystkich, którzy są fanami win pomarańczowych, to jest w ogóle znowu znakomicie zrobione wino. Myślę, że kolejna czołówka dłużej macerowanych białych win, czyli win pomarańczowych właśnie na polskim rynku, dzisiaj na inicjatywie, a Krzysztof obiecał, że właśnie w tym zestawie degustacyjnym, które będzie można zamówić, znajdzie się kilka niespodzianek, kilka nowych win. Myślę, że może nawet nam się uda zrobić jakąś premierę w tym czasie, więc też już gorąco Państwa zachęcam, żeby o tym pamiętać. To wkrótce wszystkie informacje pojawią się na profilu Spot. To będzie 28 kwietnia i wtedy spotkamy się z Krzysztofem Fedorowiczem i winnicą Miłosz. Co jeszcze, proszę Państwa? No, być może na to aktualna sytuacja nie wskazuje, ale głęboko wierzymy, że w czerwcu wszystko będzie wyglądać już nieco lepiej. Trochę się tak zastanawiamy tutaj wspólnie ze Spotem, czy ten rok nie będzie bardzo podobny do poprzedniego roku, czyli właśnie, że w czerwcu uda się nam już mniej więcej jakąś formę festiwalu zorganizować. Nasz festiwal będzie na pewno, będzie w formule, bardzo modne słowo teraz, hybrydowej, czyli ci, którzy nie będą w stanie dojechać do Poznania, będą mogli ten festiwal oglądać online. Też będzie można zamówić próbki degustacyjne win, których będziemy wspólnie prowadzić na seminarium. Wśród nich będą premiery, bo w ogóle tegoroczny festiwal, czyli ósma już odsłona Polskie Wina w Spot, będzie obfitował w te premiery, jak zresztą co roku przewidujemy chyba 6 czy 7 różnego rodzaju seminarium i degustacji, więc zachęcam. O, tutaj już w komentarzach pojawił się Państwu link, więc możecie zobaczyć, co tam już się pierwsze informacje pojawiają. 12 czerwca to jest tradycyjnie sobota, to jest właśnie data tegorocznego festiwalu, no i mamy nadzieję, że uda się go przeprowadzić w takiej formule też namacalnej, żeby jednak z winiarzami się spotkać i podegustować. Na całe szczęście ci z Państwa, którzy już w Spocie byli w Poznaniu albo przynajmniej widzieli relacje w formie wideo czy w formie pisanej, to wiedzą, że no, takim największym plusem z punktu widzenia festiwalu i z punktu widzenia naszych czasów, jeśli chodzi o Spot, to jest otaczający go wspaniały ogród, i to właśnie w tym ogrodzie będziemy mogli te degustacje przeprowadzić na świeżym powietrzu, więc z dużym przewiewem, w związku z tym, jeśli tylko będzie taka możliwość, to mamy nadzieję, no, do czerwca jeszcze trochę czasu, więc jeśli wszyscy faktycznie jakoś będziemy się trzymać, to myślę, że w czerwcu się to wszystko uda zrobić. No a oczywiście istotną czy integralną częścią sobotniego festiwalu jest ogłoszenie wyników konkursu Polskiej Korki. W tym roku konkurs Polskiej Korki oczywiście także się odbywa dzień wcześniej, jak zawsze w piątek spotkamy się znowu w znamienitym gronie jury. To też już jest częściowo zdradzone na wydarzeniu na Facebooku i też myślę, że dużo się w tym roku wydarzy. Tak jak Państwu już kiedyś mówiłem, czy właściwie powtarzam od paru spotkań, mimo tego, że rocznik 2020 był trudny, wina jest mniej, wielu winiarzy wyprodukowało tego wina zdecydowanie mniej z punktu widzenia no, trudnych warunków klimatycznych, przymrozków i tak dalej, to trochę właśnie jak w roczniku 2017, te wina, których już można spróbować, są naprawdę obiecujące, fajny owoc, soczysty owoc, fajny balans, więc jeśli chodzi o białe wina, to jestem w ogóle super spokojny, jeśli chodzi o ten rok, tak samo jeśli chodzi o wina musujące, tak petnaty, jak i jakieś pierwsze inne próby musujące. Dzisiaj widziałem, że chyba wczoraj też wino Perle 2020 z winnicy Turnau, przypominam, ono miało premierę, poprzedni rocznik miał premierę właśnie w czerwcu w Spocie, ale nie martwcie się, w tym roku premier w Spocie też nie zabraknie. Tyle, proszę Państwa, jeśli chodzi o takie ogłoszenia. Ja już mam tutaj, o, takie właśnie przygotowane próbki. Dzisiaj będziemy też, oprócz oczywiście fantastycznej rozmowy, mam nadzieję,
Będziemy też prowadzić czterech win z winnicy płockich. To są też przy okazji takie dobre typy na świąteczny stół, bo myślę, że każde z nich odnalazłoby się z jedną z świątecznych potraw. Będziemy też o tym dzisiaj rozmawiać. Jako że wtorek, to jeśli coś się z Państwu spodoba, czy tutaj praktycznie przed ekranami komputerów, czy z tego, o czym będziemy mówić z moimi dzisiejszymi gośćmi, to na pewno zdążycie jeszcze je do świąt zamówić i otrzymać. No a teraz przejdźmy już do konkretów. Mam nadzieję, że zaraz tutaj nasi goście się pojawią. O, proszę bardzo, Basia i Marcin Płochoccy. Dobry wieczór, cześć, witajcie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć. Słuchajcie, no dobrze was widzieć, to nie jest pierwszy raz, kiedy widzimy się online w tych trudnych czasach, no ale pierwszy raz, kiedy jeszcze będziemy jednocześnie próbować win, więc to jest chyba najwyższy dowód na to, że pandemia rozwinęła nasze możliwości spotkań i degustacji. Słuchajcie, zanim w ogóle jeszcze przejdziemy do pierwszych win, to chciałem was spytać, no oczywiście, ponieważ mamy to spotkanie no, prawie w przededniu świąt i na przełomie marca i kwietnia, no trudno pytać, jak tam winobranie wam poszło, bo wina są praktycznie gotowe, więc chciałem was spytać, jak w ogóle z waszej perspektywy oceniacie te wina, które już pewnie jeszcze częściowo w zbiornikach, może już niektóre zabutelkowane, jak dla was ten rocznik 2020 się prezentuje? Ja? Właśnie nie uzgodniliśmy, kto będzie mówił, no ale masz mnie tutaj... Ja, tak, o, Szturcha. No rocznik, tak jak wspominałeś, rocznik 2020 również u nas był mniej, zbiory były dużo, dużo mniejsze. Jeżeli chodzi o wina białe, przygotowujemy się do rozlewu, ale myślę, że to już nastąpi po świętach. No a wina czerwone spokojnie sobie leżakują w beczkach, czekają na swój czas. Ale czy, no. Nie, no słucham pytania. No właśnie, bo takie miałem wrażenie, bo tak jak rozmawiałem z niektórymi winiarzami, powiedzmy tuż po winobraniu, w listopadzie, w grudniu, to wielu miało takie faktycznie mocno pesymistyczne prognozy, że ten rocznik bardzo trudny, właśnie jeszcze w wielu przypadkach winobranie w czasie deszczu, czy w ogóle w takiej kiepskiej pogodzie, że no nie za bardzo, bo wiadomo, co się z tego uda uratować. Jak się z tymi samymi ludźmi nawet rozmawiam już teraz na wiosnę, kiedy faktycznie tych win możemy już powołać, okazuje się, że no, nie jest tak źle, a nawet powiedzieli, że ten rocznik jest bardzo, bardzo obiecujący. To no, jak wy tak próbujecie tych win jeszcze w tankach, czy jeszcze w beczkach, to jakie to będzie wino? Jak te białe wina, to po jakiej stronie one będą stały w tym roku? Owoc, kwasowość, świeżość, jak to w waszym przypadku wygląda? No to teraz ty się... No to dokładnie powiedziałeś to, co należałoby powiedzieć. Wyższa trochę kwasowość, żywość właśnie, ale nic przesadnego. Absolutnie zdecydowanie jesteśmy zadowoleni z tych win. Bardzo fajna aromatyczność. Być może właśnie kwestie tej dojrzałości, nieprzejrzałości owoców skutkują właśnie tym, że aromatyczność jest bardzo ładna. No jedyne, na co moglibyśmy jak gdyby z lekka ponarzekać, to jest oczywiście ilość. No, ilość była zdecydowanie mniejsza w czasie zbiorów, to wynikało z przebiegu całego sezonu, ale z efektów szczególnie właśnie białe wina, no czerwone trudno oceniać jeszcze w tej chwili, ale białe bardzo są gotowe do butelkowania tak naprawdę, więc już możemy coś o nich mówić i bardzo ładnie się zapowiadają. No super, trzymamy kciuki w takim razie za ten ostatni już właściwie fragment, czyli tuż przed wejściem na rynek. Słuchajcie, chciałem was spytać, no oczywiście jakby zawsze idziemy do przodu, ale czasami warto spojrzeć wstecz. Mamy taką w sumie smutną rocznicę, bo to już rok, kiedy rozmawiamy ze sobą głównie online. Ta pandemia odbiła się w różny sposób na różnych grupach zawodowych. Jak wy z waszego widzenia, z punktu widzenia winnicy patrzycie na ten rok? To był rok dla was jednoznacznie negatywny, to był rok, który może coś przyniósł, czy były w ogóle jakieś plusy, czy raczej specjalnie nie chcemy już pamiętać o ostatnich 12 miesiącach, no raczej gdzieś tam wyglądamy, czy uda się może w tym roku na jesieni nie być znowu zablokowany? No rok na pewno trudny, rok, który nas troszkę... można użyć słowa zmusił do
do zmiany jakby sposobu, czy troszkę szukania nowych dróg sprzedaży tych win. Nasza dystrybucja była w dużej mierze oparta na restauracjach, na gastronomii. No jak wszyscy wiemy, no, tu jest bardzo trudno. Więc troszkę więcej zaczęliśmy współpracować ze sklepami winiarskimi. No i oczywiście enoturystyka, tak. Więc sezon enoturystyczny był bardzo dobry. Odwiedziło nas bardzo dużo gości i co się przełożyło również na super sprzedaż w tym okresie. No, okres zimowy, wiadomo, jest takim spokojnym okresem, kiedy ta sprzedaż jest sporo mniejsza, więc teraz już przygotowujemy się, mamy nadzieję, że od maja uda się znowu jakby ruszyć. Zresztą nałożyło się wiele czynników, tak, na ten zeszły rok, bo kwestie jak gdyby utrudnień sprzedażowych to jest jedna sprawa, ale z drugiej strony będąc zamkniętym, dużo więcej czasu mogłem poświęcić winnicy i ponownie jak gdyby odkryłem, że jest to dla mnie bardzo atrakcyjne. Chodzę do tych krzaczków, przycinam, przyginam, obrywam listki i dużo więcej właśnie w zeszłym roku poświęciłem swojej własnej aktywności na winnicę. W poprzednich latach absolutnie koncentrowałem się na piwnicy, więc też są jak gdyby pozytywy, też są pozytywy. Przeformowaliśmy trochę myślenie swoje o enoturystyce, bardziej patrzymy w tym kierunku i czynimy działania na rzecz przyjmowania gości i również przykładamy większą wagę ponownie właśnie do winnic. No właśnie, Marcin, bo ten temat miałem poruszyć później, ale w sumie oboje wspomnieliście o enoturystyce. No, wy można powiedzieć, że z punktu widzenia enoturystycznego, to jak to się czasami żartem mówiło w dowciech, jesteście starymi wyjadaczami parkietów, tak? To znaczy, no, wy pierwszą taką chyba super poważną działalność enoturystyczną, nie mówię tutaj o pałacach, czy o różnych takich miejscach w Polsce, które mamy, które zostały zaadaptowane znacznie większymi środkami, byliście taką pierwszą winnicą, która wprost postawiła na enoturystykę, na noclegi, na apartament, na kilka pokoi, na salę degustacyjną. No tak jak powiedzieliście, ten sezon rekordowy, chyba zeszły sezon rekordowy tak naprawdę dla każdego, ale pamiętam też, jak rozmawialiśmy, że sami mówicie, że też była trudna sprawa jednocześnie, żeby prowadzić winnicę i zajmować się enoturystyką, bo to jest ciężko podzielić czas na obie te zagadnienia. Czy tu jakiś złoty środek wam się właśnie a propos tych zmian, czy patrzenia na to, jak będzie teraz ten sezon, udało wam się znaleźć? No niestety tego złotego środka jeszcze nie znaleźliśmy. Tak jak wspominasz, jest to trudne i ciężkie. Trudno pogodzić te obie. Staramy się na pewno. Chciałabym, żeby pewne rzeczy się zmieniły, coś jeszcze włączyć do tej oferty, ale no niestety w tym momencie nadal nie mam możliwości. Trudno jest znaleźć w jakiejś niedalekiej odległości osobę, która sezonowo by mnie wsparła. No, no niestety nie udało mi się trafić na taką osobę, która mogłaby część rzeczy jakby pociągnąć, poprowadzić, żebym mogła się skupić na czymś innym, żeby rozszerzyć tę ofertę, więc no jest trudno, no ale staramy się jakoś podołać. No. Bo zdajemy sobie oczywiście sprawę, że bardzo jakby cenne, ważne dla naszych gości jest spotkanie z nami, co komunikują nam jak gdyby każdorazowo. Absolutna większość naszych gości chciałaby z nami porozmawiać, usiąść i no wiemy, że powinniśmy to robić. Też jest to dla nas dużą przyjemnością, bo z winem interesują się przeważnie ludzie ciekawi, fajni, miło z nimi się rozmawia, że tak powiem, zakres tematyczny jest nieograniczony, natomiast ograniczony jest nasz czas. No i tutaj występuje pewien konflikt, właśnie szukamy zastępstw do innych czynności po to, żebyśmy mogli trochę więcej czasu poświęcić naszym gościom.
Proszę Państwa, ponieważ tutaj jednocześnie też padły pytania, mówię tak, proszę Państwa, też do naszych gości. Panie Bartoszu, zaczniemy od wina Hibia, to za jakiś czas, natomiast Basiu i Marcinie, mam tutaj pytanie od Łukasza Przewodzkiego, czy właśnie tak jak Basiu powiedział, że no, trudno jest znaleźć kogoś, kto wspomógłby Was w tej działalności antyterrorystycznej, i pan Łukasz pyta, czy to chodzi o brak kompetentnych osób w ogóle w pobliżu, czy w ogóle brak chętnych jako takich do wsparcia Was w pomocy, jeśli chodzi o taką działalność antyterrorystyczną? No, nawet do takich prostych czynności, przygotowanie, posprzątanie obiektu, prawda, przygotowanie, no niestety, ubiegły sezon sama się zajmowałam wszystkim, ten sezon był też trudny, no nie zaczął się w maju, zaczął się dużo później, więc nie wiadomo było, jak to będzie, no ale pani, która w ubiegłym sezonie pomagała mi i pewne rzeczy robiła, no zakomunikowała, że niestety no już nie może i nie udało mi się znaleźć takiej osoby. W tym sezonie no będę szukać, żeby pewne rzeczy, no bo jeżeli ja i sprzątam pokoje, przyjmuję gości i muszę to wino wysłać, muszę iść również do winnicy, więc no tego czasu zaczyna mi brakować. Ale damy radę, bo no. Tutaj ja bym chciał, żebyśmy popadali w jakieś pesymistyczne tony. Jak gdyby kłopot polega na tym, wynika trochę ze skali naszej działalności. Bo wspomniałeś o pałacach, no czy jakichś w ogóle dużych winnicach, niekoniecznie zlokalizowanych przy pałacu, ale tam jest już na tyle duży wolumen, a w związku z tym i przychód, obrót i tak dalej, wszystkie kwestie jak gdyby czysto już finansowe, które pozwalają w pełni, pełnoetatowo jak gdyby kogoś do takich zadań zatrudnić, przeszkolić, takiego nieładnego słowa użyję, wyselekcjonować sobie właśnie taką osobę, która będzie to czuła, tak? Bo to nie chodzi o to, żeby ktoś jak z magnetofonu opowiadał tam historię, tylko to musi być ktoś, kto trochę się na tym zna, a może więcej niż trochę i jeszcze czuje to wszystko. Natomiast w naszej skali to jest, jak gdyby my jesteśmy za duzi, żeby właśnie tak samemu wszystko w pełni sobie spokojnie na luzie ogarnąć, ale z drugiej strony za mali, żeby poświęcić jak gdyby środki na taką osobę, która by się zajęła tym w pełni. To też ona jest jakby potrzebna na sezon, no, a później. Więc... No tak, no takie są czasy, zresztą to pewnie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że my już na wsi, będąc na wsi, to takiej rzeczywistej wsi, nie w pobliżu dużego miasta, mamy pracowników, którzy są w pełni legalnie, ZUS, podatki i tak dalej, bo w innym przypadku tych pracowników byśmy w ogóle nie mieli. Na dorywcze prace tymczasowe nie ma już w ogóle chętnych. No proszę Państwa, więc ja w ogóle proponuję, żebyśmy nasz tutaj odcinek potraktowali tak też aplikacyjnie. Pandemia to jest też czas, że wiele osób po prostu zrywa ze swoimi dotychczasowymi zawodami, mnóstwo ludzi rzuciło korporacje. Wy jesteście świetnymi przykładami osób, które po prostu odeszły na swoje. Kto chciałby w sezonie przyczynić się do poprawy warunków enoturystycznych, proszę aplikować do winnicy Płochockich. Myślę, że to jest w ogóle super pomysł. Ja szczerze mówiąc, jak miałbym 10 albo 15 lat mniej, to bym po prostu od razu pomyślał, że to są, no kiedy, proszę Państwa, jak nie teraz, tak? Specjalnie te wyjazdy zagraniczne nam nie wychodzą, to czy jest coś lepszego niż spędzić sezon w winnicy? Mi się wydaje, że nie, więc gorąco zachęcam. Ja też jednocześnie od razu powiem tutaj wszystkim Państwu, którzy zadają pytanie, że ja te będę pytanie na bieżąco tutaj oczywiście zadawał naszym gościom, ale teraz chciałbym przejść do pierwszego wina, tak, no właśnie, bo to już wszystkim chyba zaszło w gardę, zawsze mówię nawet na takich stacjach degustacji, że najgorszy jest prowadzący, który non stop gada, ale nie ma wina. W związku z tym, proszę Państwa, wszyscy, którzy mają swoje zestawy, proszę o nalanie sobie, może już nalaliście Hibię, ja mam Hibię już w kieliszku też przygotowaną, no a Was chciałem poprosić, zanim takie zadam konkretniejsze pytanie, żeby w ogóle o tej Hibii 2018 opowiedzieć. W kieliszkach mamy Hibię 2019. 19, przepraszam, 2019. No, wino z rocznika 2019 to są bardzo udane wina. Rocznik 2019 bardzo fajny, zrównoważony, dobra dojrzałość, dobra aromatyczność, fajna kwasowość. Hibia jest winem kuparzowanym. Mamy w kuparzu
Hibernala, Gewurztra Mineral, o Jezu, tą nieszczęsną odmianę węgierską. Szeni Fuszeresz, moja ulubiona. Tak, tak. No, że tak powiem, wymowa tej nazwy jest bardzo różna i przeważnie błędna. Tak. Ja niestety nie potrafię się nauczyć. W aromacie mamy nuty traminera, nuty różane, również hibernalowe. Jest trochę ziołowości, trochę czarnej porzeczki, liścia czarnej porzeczki, również jakieś owoce cytrusowe. No ale tu nie odbieraj kompetencji tutaj ekspertowi, nie? Myślę, w tym zakresie. Nie, bardzo mi się, słuchajcie, bardzo mi się to podoba. Ja myślę, że generalnie tutaj się pod tym względem. Mi się, to, co mi się jeszcze na przykład w tym winie podoba, to że pod koniec taka fajna pikantność wychodzi. To jest też zawsze, myślę, że świetny klucz do dołączenia takiego wina z jedzeniem, bo zawsze gdzieś, słuchajcie, jak się to mówię, słuchajcie oczywiście do naszych też gości, jak gdzieś szukamy jakiegoś punktu zaczepienia z jakąś potrawą, no to zawsze jakaś tam odpowiednie przyprawienie może nam ten most położyć, a tutaj właśnie, czy zbudować pomiędzy winem a jedzeniem, a tutaj właśnie oprócz tego owocu, oprócz tego aromatu, który Basia powiedziała, to faktycznie i fajne ciało, i właśnie odrobinę tej pikantności w zakończeniu. No, mogę się też zgodzić z tym, co powiedzieliście, sam o tym zresztą pisałem od samego początku, że 2019 to jest naprawdę mój ulubiony rocznik, przyznam, odetchnąłem z ulgą trochę po 2018, który był ekstremalnie gorący, świetny dla win czerwonych, ale w winach białych to trudno było sobie z tą ekstremalną dojrzałością poradzić. A takie mam pytanie odnośnie tej, bo to też pytanie, które często trafia do mnie. Jesteście jedynymi winiarzami w Polsce, którzy mają czerszek i fuszeresz na swojej winicy. Jak to się stało? Nie jedynymi. Jedynymi, którzy faktycznie używają jej w kuparzu i się do tego oficjalnie przyznają. O, tak może, doprecyzuję moje pytanie. Bo wiem, że jeszcze jedna winica posadziłam, może jeszcze nie zbierają tej może jeszcze nie mają wina, natomiast mają na pewno posadzone. No jak to się stało? No przypadek. Nie, przypadek kolega. Tak naprawdę no, bardzo wiele w naszej historii winiarskiej zawdzięczamy innym osobom, tak? Innym ludziom, których spotkaliśmy na swojej drodze. I to jest kolega, którego poznaliśmy zresztą przez wino, przez winiarstwo z Rzeszowa, który namiętnie, że tak powiem, jeździł na Węgry, bo no, tym bardziej, że z Rzeszowa było łatwo i blisko, więc bardzo często tam gdzieś wypady robił na te Węgry. No i kiedyś do mnie dzwoni i mówi, a jestem tam, sadzonki fajne, tanie, w stosunku do sadzonek z Niemiec, zdecydowanie tańsze, dobrej jakości. I wtedy dostaliśmy Zweigelta i właśnie czerszek i fuszeresz. Bo przywiózł też butelkę tego wina, kupiliśmy to wino, smakowało nam, więc sobie rządek posadziliśmy, tak? Zresztą, nie zbieramy jeszcze, ale mamy dosadzone kolejne rzędy, czyli będzie go 3 razy tyle. No i w związku z tym, że to jest odmiana, która jest pochodną Traminera, więc ma dość podobne nuty aromatyczne, natomiast inaczej się zachowuje wegetacyjnie, ma bardzo, bardzo fajny układ, nieduże liście, przejrzysty szpaler, przejrzysty, przewiewny, w związku z tym i kwestie chorobowe tam są opanowane. No to postanowiliśmy właśnie dosadzić go więcej i tak naprawdę kuparzujemy go, może nie kuparzujemy, bo to już się inaczej nazywa, prawdę mówiąc, przetwarzamy to od początku, od tłoczenia i fermentacja już jest łącznie właśnie z Traminerem. No dobrze, proszę Państwa, to pozostaje nam wszystkim uczyć się tej wymowy, bo jak widzicie, czerszek i fuszeres przybywa. Chciałem Was zapytać, bo Marcin już odpowiedziałeś na temat tego, bo jakby też chciałem dopytać właśnie, co jest zaletą tej odmiany z punktu widzenia winiarza, no więc już jakby ta kwestia tej aromatyczności padły, ale chciałem Was też dopytać w ogóle o białe kuparze, bo to jest w jakiś sposób, niezależnie od tego, ile pojawia się u Was nowych odmian i nowych win, które z nich powstają, to jednak te białe kuparze, to jakby mnie ktoś kazał zapytać, co jest jedną z Waszych cech charakterystycznych, to właśnie powiedział białe kuparze, tak? Jest Hibia, jest Lumini,
są czerwone wina MAFO i moje ulubione wino dotyczące ograniczania informacji, czyli RODO. To stało się waszym jakimś takim znakiem firmowym. Zresztą wydaje mi się, że chyba nawet o tym wspominacie na stronie, że właśnie białe kuparze istnieją od samego początku, a to już jest trochę lat za nami i trzymacie się tej wersji. Nie kusi was, żeby coś zmieniać? I tak i nie, no bo zmieniamy to w ten sposób, że zmieniamy strukturę nasadzeń. I w związku z tym, ale to jest jak gdyby inny temat, to może za chwilę do tego wrócimy. Mhm. Natomiast historycznie mając 20 szczepów winnicy i w różnych ilościach, część tych szczepów w niewielkich ilościach, no niejako naturalny sposób zaczęliśmy kuparzować te wina, a niejako nie tyle odkryliśmy dla siebie, powiem tak, prawda, bo jest to wiedza jak gdyby znana, ale nie do końca doceniana, że w trudnych warunkach, a takie były na pewno na początku, kiedy zaczynaliśmy kilkanaście lat temu, były trudniejsze warunki klimatyczne chociażby, zimy były ostrzejsze i dojrzałość też była mniejsza, wyższe kwasowości, to pamiętam. Lokalizacyjne. To kuparzowanie pozwala w bardzo fajny sposób, jak to się określa, najbardziej szlachetny, bo bez żadnej ingerencji chemicznej, budować balans w winach. I nawet wielokrotnie przy jakichś okazjach na forum takim, że tak powiem, winiarzy polskich, jak się spotykaliśmy przy różnych okazjach, jeżeli byłem o to pytany, zawsze sugerowałem początkującym winiarzom, aby jednak posadzili trochę więcej szczepów po to, że mogą sobie, że tak znowu nieelegancko to określę, ratować swoje wina w trudniejszych sytuacjach. Bo jest naturalne, jeden szczep jest bardziej kwasowy, drugi jest mniej kwasowy, większa dojrzałość albo mniejsza aromatyczność, sporo hybryd, które w Polsce uprawiane nie są aromatycznymi odmianami, więc przy skuparzowaniu ich z wybitnie aromatyczną odmianą uzyskujemy jakąś równowagę, bo wino nie jest męczące, nie jest zbyt męczące. Na przykład traminer dość często jest ciężko wypić, tak? Ciężko wypić jest kilka kieliszków traminera, bo brakuje mu takiego podbudowy kwasowej. Natomiast kuparzując to chociażby, tak jak my to robimy z Hibernalem, który jest kwasową odmianą, mamy aromatyczność i Hibernala i do tego dokłada nam się ten aromaty traminerowe, no i kwasowość pochodzącą z Hibernala, więc uważam, że nadal jak gdyby ta recepta się sprawdza. Powiem Państwu szczerze, że to są takie momenty właśnie, że ja jeszcze raz utwierdzam się w pytaniu, że świetnie słucha się Marcina, też z punktu widzenia właśnie tego doświadczenia widelskiego, bo właśnie to, co Marcin zawarł teraz w tej swojej wypowiedzi, to jest właśnie takie kilka pierwszych przykazań dla nowych winiarzy w Polsce, tak, tych winic cały czas przybywa, ale to właśnie, co powiedział Marcin, tak, nie ma często powodu i te wina są czasami boleśnie młode, właśnie na siłę robienia jednoodmianowego wina z bardzo młodych krzaczków, to dokładnie co powiedzieliście, tak? Znaczy ta możliwość skomponowania, też nie najlepsze słowo, ale możliwość skomponowania wina w początkach działalności winnicy, kiedy te wina są jeszcze bardzo, bardzo młode, takiego poszukania odpowiedniego balansu z kilku różnych odmian, to myślę, to jest to, co sprawia, że potem to wino jest faktycznie prezentuje się lepiej, tak? Znaczy na pewno znacznie lepiej niż jakieś pojedyncza odmiana, więc dziękuję za te, Marcin, za te słowa. Wiemy już, jak to wygląda w kwestiach kuparzy. Chciałem tutaj nadrobić zaległości pani, gdzie tutaj była, pani Dagmara pytała, jaki w związku z tym, w takim roczniku 2020 macie zbiory na hektar? To jest w ogóle coś, co jest mniej więcej do określenia, czy to jest indywidualne w zależności od danej odmiany? Basia westchnęła, ja jej, bo obiecałem, że nie będę zadawał trudnych pytań, ale to nie moje pytanie, więc. Trudno powiedzieć tak naprawdę. No, to jest taka fajna odpowiedź, dość nadużywana dość często, ale zupełnie poważnie o tym mówiąc. Ja brałem
historycznie znowu, udział w jakichś szkoleniach, kursach, byłem w Austrii w szkole winiarskiej przez tam jakiś czas na jakimś szkoleniu, również tam w Niemczech kilkakrotnie. W związku z tym bliskie mi są pewne normy, które obowiązują w tych krajach. A które stanowią, że już teraz do końca nie wiem, jak to jest na dzień dzisiejszy, ale czy 8 czy 10 ton z hektara jest to granica wina jakościowego. Czyli jeżeli zostanie zebrane, czy stwierdzone podczas zbioru, że średnia wydajność z hektara przekracza te 9 ton, wino jest deklasowane do wina stołowego, tak, lub regionalnego maksymalnie. Więc jak gdyby to przykazanie sobie wziąłem do serca, mając 4000 krzewów na hektarze, bo tak w takiej rozstawie sadziliśmy wcześniej, teraz zagęszczamy trochę, ale do 5000, szczególnie właśnie sadząc winifery. No więc sobie kalkuluję, powinienem mieć 2 kilo z krzewu, czasem jest 2 kilo, czasem jest, zdarzy się, że jest średnio 2,10, a czasem jest średnio 1,5. Oczywiście wydajności indywidualne są bardzo różne szczepów, co wpływa na też i pracochłonność, bo chociażby niektóre hybrydowe szczepy są absolutnie chętne do plonowania na poziomie 4 kg z krzewu albo lepiej. Więc musimy z jednej strony pozwalać im rosnąć i wegetatywnie się rozwijać, bo one mają być jak gdyby pełne wigoru, zdrowe, żywe i sobie rosnąć. No ale z drugiej strony musimy w którymś momencie przyhamować, czyli je zredukować. Niejednokrotnie tam gdzieś zamieszczamy takie zdjęcia zielonych zbiorów, które no, wyglądają na przykład przy sejwalu przerażająco, bo połowa leży na ziemi. Tak. No dobrze, proszę Państwa. No tak, no chyba, więc tak jak gdyby w liczbach nie powiem, jak to było. No, jak gdyby niższy zbiór wynikał nam w 2020 roku nie ze średniej, tylko że niektóre odmiany po prostu zdecydowanie poległy. Tak. Poległy w wyniku największy wpływ u nas na redukcję miały deszcze w czasie kwitnienia, gdzie my prowadzimy już winnice od jakiegoś czasu w sposób ekologiczny. Już jesteśmy też od zeszłego roku pod nadzorem, jak gdyby, czyli pracujemy na certyfikat ekologiczny, więc tak mokry rok, pewne, bo rok momentami był suchy, bo była wiosna zimna i sucha, później w czerwcu, kiedy powinno być ładnie, były deszcze, czyli w najbardziej newralgicznych dwóch momentach w czasie kwitnienia i w czasie zbiorów padało. No i niektóre odmiany jak gdyby sobie gorzej z tym poradziły. Natomiast kilka naszych, tak nazywamy to polisy ubezpieczeniowe, tak, jak chociażby Sejwal, minął się trochę z tym deszczem w czasie kwitnienia i zaowocował dokładnie tak, jak powinien, czy jakiś Johanniter też był bardzo, bardzo fajny, natomiast Hibernal ucierpiał, Riesling, no winifery wszystkie ucierpiały bardzo. Mhm. Dobrze, że wspomniałeś o tym, bo też chciałem o to spytać. W ogóle chyba takim jednym z waszych znaków firmowych, jeśli chodzi o wina, to jest Seisei, czyli wino zmiany Sejwablon. Myślę, że jak nawet ktoś nie znał Pochockich, to na pewno zna Seiseja, tak? To jest jedno z takich chyba najpopularniejszych win. Chciałem was spytać, ale pewnie Marcina szczególnie też z punktu widzenia jakby jego opinii na ten temat. Sejwablon, tak? To jest, powiedziałeś, wasza polisa ubezpieczeniowa, a na tego Sejwablon przez ostatnie lata wielu winiarzy narzekało, że to już ta hybryda pierwszej generacji, to już właściwie trzeba by to najlepiej wyciąć, a on w ostatnich 2 latach zaczął dawać bardzo fajne wina, tak? Okazuje się, że i Sejwablon w wersji musującej, i Sejwablon w wersji dojrzewającej w beczce, i Sejwablon dłużej leżakujący na osadzie dały naprawdę bardzo ciekawe wina, bardzo dobrze oceniane. Ty jesteś w ogóle, byłeś tą dyskusją, czy takimi głosami, że tego Sejwala to już nie ma co trzymać. Byłeś w ogóle zaskoczony, czy raczej uśmiechałeś się pod nosem z punktu widzenia tego, no, że faktycznie ileś już lat się tym zajmujecie, też w związku, że dobrze, to minie, bo Sejwal i tak zawsze swoją jakość pokaże. Jak to jest z Sejwalem u was, jeśli chodzi o wasze opinie, ale też u was winnic?
Z Sejwalem jest tak, że mimo, że jest to odmiana, którą mamy od samego początku, kilkanaście lat, to nadal się jej uczymy. Jest bardzo plastyczna, no tak jak się mówi, Chardonnay jest bardzo plastyczną odmianą w różnych stylach, można ją winifikować, uzyskiwać różne wina. Sejwal też w dużym stopniu jest właśnie bardzo plastyczny, zresztą to potwierdziłeś przed chwilą mówiąc o tym, jak różne wina z niego można robić. Trzeba się nauczyć, ja co roku używam nadal kilku szczepów drożdży do Sejwala po to, żeby cały czas poszukuję tych najlepszych, chociaż pewnie takiej stuprocentowej odpowiedzi nie uda się uzyskać, dlatego że parametry tego surowca są różne w różnych rocznikach i w związku z tym być może to jest już jeszcze bardziej skomplikowane. W innym roczniku należałoby użyć innych drożdży niż w poprzednim, bo dojrzałość owoców lub kwasowość lub inne elementy były inne. Niemniej uważam, że można, jeżeli ktoś potrafi sobie poradzić z tą odmianą i poświęci jej czas, będzie analizował, będzie robił właśnie takie testy w mikroskali, na różnych szczepach, różny okres zbiorów, to znajdzie swoją ścieżkę dla tej odmiany. Odmiana jest wdzięczna, jest odporna, szczególnie znowu w kontekście tych uprawy ekologicznej, jest dla nas cenna, bo jest zdecydowanie najmniej wrażliwa na choroby, no, na które winifery z kolei są mocno podatne. I znowu, jeżeli ktoś mnie pyta z takich początkujących winiarzy, no bo oczywiście duże projekty, jak to się teraz też modnie mówi, duże projekty winiarskie, to tam nikt nie pomyśli już o Sejwalu. Tam się patrzy zdecydowanie na południe i zachód Europy i sadzi się, zresztą to pewnie wiesz lepiej ode mnie, sadzi się winifery i sadzi się szlachetną winorość. Natomiast no, tacy mniejsi winiarze, początkujący, cały czas mówię, posadź sobie trochę Sejwala, na pewno będziesz miał co roku wino. No dobrze, proszę Państwa, to myślę, że w tej kwestii mamy też jasną odpowiedź. Chciałbym teraz, żebyśmy na chwilę zrobili przerwę, bo mam też mnóstwo jeszcze pytań historycznych dotyczących, bo też rozmawiałem dzisiaj, powiem Państwu, z Basią w czasie próby technicznej i właśnie doszliśmy do wspólnego wniosku, że za rok to jest 20 lat winnicy Bochockich, bo to mało kto z Państwa pewnie wie, że ta pierwsza winnica założona przez Basię i Marcina to był Linnik jeszcze na Podkarpaciu 2002 rok, no więc jakby nie patrzeć, 2022 będziemy hucznie obchodzić, mam nadzieję, ale do tego czasu, zanim przejdziemy jeszcze do kwestii historycznych, to chciałem, żebyśmy przeszli do drugiego wina, czyli do Inspiry Volcano 2017, dobrze widzę, 2017. Bo ja mam 17, ale... My mamy 17. Tak, tak, 17, tutaj patrzyłem tylko na moją próbkę, tak jest, my również. Słuchajcie, to tak sobie będziemy wąchać i próbować, do czego Państwa też zachęcam, tych, którzy mają próbki. Chciałbym, żebyście tym wszystkim osobom, które jeszcze tej historii nie znają, w ogóle powiedzieli, skąd się ta nazwa Inspira Volcano wzięła. Bardzo proszę, to oddaję głos. Wino Inspira Volcano powstało po naszej pierwszym wyjeździe na Węgry w rejon Szomlo. Jest to taka góra wulkaniczna, obsadzona winoroślą na około ponad 400 hektarów upraw. Już o szczepach nie będę opowiadać, ale jakby sposób wytwarzania tego wina bardzo Marcina zainspirował. No, to ja tutaj się jednak wtrącę trochę, bo zainspirował mnie dlatego, że jak byliśmy u jednego i drugiego i trzeciego winiarza starszych panów, którzy tradycyjnie produkowali tam wina częściowo z niektórych swoich endemicznych też szczepów, jak chociażby Euphorg, no i jak powiedzieli, że oni tak sobie tłoczą te owoce, sok wlewają do beczki, do dużej beczki, starej, czarnej, już z czerwonymi obręczami, beczki z dębu zemplińskiego, czyli dąb węgierski. Zamykają piwnicę i wychodzą, bo na no przykład... No i to miałam powiedzieć. A, no dobrze, to mów. Powiedziałeś. No to kontynuuj, ale urzekła mnie, że tak powiem, prostota technologii. No właśnie. No, no to miałam powiedzieć, no to i co teraz mam? No przepraszam.
No więc właśnie taka to była ta historia. Użyliśmy innych szczepów, no bo nie mamy Juforka, nie mamy Kurminta czy Halszczewelu, więc tutaj powstało. Na początku była to jedna właśnie beczka, 300 chyba litrowa, stara węgierska, którą udało nam się kupić. I pierwsze wino powstało właśnie w tej beczce. Szczepem, którego użyliśmy, była Sibera. W kolejnym, no i to wino bardzo, bardzo nam się podobało, nie tylko nam. W kolejnym roku chyba była ta sama odmiana już w tym momencie, nie? Hibernal był tak, w kolejnym roku, a właśnie. Więc troszkę eksperymentowaliśmy z odmianami. Była to nadal jedna beczka. Od kilku lat mamy już 3 beczki. Nowe z dębu zemblińskiego, wykonane na Węgrzech, 500 litrowe i każda beczka jest zalana innym szczepem, inną odmianą. Jest beczka Sibery, jeszcze. Jest Hibernal i Sejwal, o którym wcześniej rozmawialiśmy, również trafił do beczki. Z tych 3 szczepów później powstaje wino Inspira Volcano. Przepraszam, ale tutaj myślę, że trzeba to powiedzieć. Odebrałem tutaj część opowieści Basi, więc myślę, że niech jeszcze opowie o jednej sytuacji, która była dla nas bardzo ważna i wręcz mocno wzruszająca, kiedy byliśmy drugi raz na Węgrzech. Tak, byliśmy chyba ze 3 lata temu, zresztą chyba wtedy w spocie już opowiadałam tą historię, ponownie w Szomlo. Udało nam się odwiedzić niektóre winiarnie, które podczas naszego pierwszego pobytu odwiedziliśmy, byliśmy również w jakichś innych nowych. No i takim momentem bardzo wzruszającym była wizyta i spotkanie z Ibrę Giorgio Kowaczem. Bardzo byliśmy powiedziane, że przeprowadzi degustację. Niestety nie będzie można kupić żadnego wina, bo po prostu nie ma. Wina zostały już sprzedane, no i nie ma takiej możliwości. Natomiast no, ja chciałam koniecznie kupić od niego wino, bo podczas pierwszego pobytu tam nie ma, przynajmniej wtedy nie było czegoś takiego, że wchodzimy do sklepu winiarskiego, stoją wina na półeczkach i sobie wybieramy butelkę tego, innego i tak dalej, tylko sprzedaż odbywała się w ten sposób, że Imre wziął kartonik i tam przy naszej pomocy zapisywał, że... Zamówienie, tak jest, a byliśmy dużą grupą. I mówi, że później żona musi tam naszykować te butelki, nalepić etykiety, no i następnego dnia nam dostarczą. No i ja złożyłam swoje zamówienie podczas tego pierwszego pobytu. Kolega prosił mnie, żebym dla niego wzięła jedną butelkę wina. Ja dołożyłam to do swojego zamówienia, no i później otrzymując kartonik wyjęłam tą butelkę tego wina i dałam koledze, nie sprawdzając, co jest dalej. No i później za jakiś czas w domu wyciągam butelkę bez etykiety, no ale mówię, no może zabrakło etykiety, trudno, no miał to być chyba Traminer, otwieram, no była to Palinka, więc całkiem coś innego. Więc teraz będąc w Szomlo i spotykając Giorgio Kowacza, bardzo mi zależało, żeby kupić jakąś butelkę wina od niego, no niestety nie było to możliwe. No ale mieliśmy nasze wino właśnie Inspira Volcano, no i Marcin mu z tą etykietą taką czarną, gdzie były taki zarys wulkanu i beczka, no i zresztą w czasie tej degustacji, którą on prowadził, to tak podgadywaliśmy mu tam z boku, że a my byśmy koniecznie chcieli kupić, a my tam u ciebie byliśmy kilka lat temu, no ale on tam no jak gdyby nie reagował na to, no ale na koniec tej degustacji wszyscy tam bili brawo, dziękowaliśmy mu za tą akcję, a wziąłem tą butelkę i wtedy już indywidualnie powiedziałem właśnie o tym, że wizyta między innymi u niego kilka lat wcześniej spowodowała, że takie wino zaczęliśmy robić. No i tutaj przywieźliśmy to wino dla niego, żeby też mógł je spróbować. No on tam był bardzo wzruszony i stwierdził, że to wypijemy następnym razem, jak my przyjedziemy znowu za kilka lat, to razem wypijemy, ono się będzie starzeć. No i na tym się jak gdyby skończył ten popołudnie czy ten wieczór.
Natomiast następnego dnia rano przy śniadaniu tam spaliśmy w jakiejś enoturystyce właśnie u winiarza innego, dostaliśmy informację, że przyjedzie do nas, przyjedzie Kowacz do nas, bo ma jakieś wina. Ma jakieś wina. Powiedział, że nie mógł spać, porozmawiał z żoną i wygrzebał ten butelek wina, które mogą nam sprzedać, no i przyjechał z tymi kartonikami, no i powiedział, że ja mogę kupić dwa. Była naprawdę wzruszona. Oczywiście kupiliśmy. I on również, i mówi, że zmienił zdanie, on nie będzie trzymał tej butelki do czasu, aż my przyjedziemy, tylko jeżeli będzie miał kiedyś jakiś bardzo ważny gości, a tam ze świata polityki często do niego ludzie zaglądają, no bo jest ikoną jak gdyby tego regionu, to mówi, wtedy on będzie prezentował swoje wina i zaprezentuje również nasze wina. No proszę Państwa, to ja do tej fantastycznej historii mogę tylko dodać historię, taką no, anegdotkę, ale myślę też bardzo miłą dla naszych dzisiejszych gości, że właśnie ten pierwszy rocznik Inspire Volcano 2012, kiedy go prezentowaliście, to była gala Grand Prix magazynu Wino, Panie Świeży nad jego duszą, i to był ten pierwszy moment, kiedy wasza Inspire Volcano była, to zawsze, wiecie Państwo, ci, którzy nie pamiętają, młodsze pokolenia, była taka otwarta degustacja już po wręczeniu nagród, i to była pierwsza prezentacja taka publiczna chyba właśnie wasza Inspire Volcano, i pamiętam, było też stoisko w Bodega Muga, czyli jednego z najlepszych producentów win hiszpańskich w regionie Rioja. Wówczas menadżerem był tam niejaki Jesus, nie pamiętam jeśli teraz nazwiska, wybacz mi Jesus, jeżeli nas oczywiście oglądasz, ale pamiętam, że on dostał to wino w ciemno do spróbowania i nie był w stanie uwierzyć, że to jest w ogóle po pierwsze polskie wino, po drugie, że to jest w ogóle z odmiany Sibera. Przybiegł chyba do was wtedy, żeby tego wina jeszcze raz podział, był naprawdę pod dużym wrażeniem, bo powiem Państwu szczerze, że no, to był jakiś kolejny kamień milowy, jeżeli do tego momentu, czyli przed momentem, kiedy Inspira Volcano 2012 pojawia się w sprzedaży, to tak naprawdę no, nie było specjalnie białych win polskich dojrzewających w beczce, a w ogóle dojrzewających w udanych sposób to nie było chyba w ogóle. I to jednak był taki kamień milowy w ogóle, no, na pewno dla was, Basiu, Marcinie, ale też myślę w ogóle dla polskiego winiarstwa. Tak, znaczy od tego momentu okazało się, no, że jednak tutaj potrafią wyjść wina, które są w stanie zaskoczyć nawet, powiedzielibyśmy, wytrawnych winiarzy ze znakomitych bodek w Hiszpanii. Wracając do rocznika 2017, który mamy, czyli można generalnie podsumować, że to teraz Inspira Volcano zawsze jest już kuparzem tych trzech roczników, tak? Każdy sobie oddzielnie dojrzewa w beczce i potem kuparzujecie, tak? Tak można powiedzieć, chociaż Sibera już nie będzie występować. Jeszcze w roczniku 2018 występuje, później już będzie zastąpiona inną odmianą. Że już nie wiem. Będzie ta trzecia beczka. Chyba byliśmy, że tak powiem, mieliśmy chyba największą parcelę Sibery w tym kraju przez wiele lat i uparcie jak gdyby ją broniłem tu przed zakusami głównie Basi, która mnie już kilka lat wcześniej mocno inspirowała, żebym się jej pozbył, bo odmiana, która była trudna w uprawie, wbrew jak gdyby w pierwotnym założeniom, wrażliwa na choroby, bardzo mocno rosnąca, i no, były największy problem był jak gdyby z owocami, które nie były wrażliwe na szarą pleśń, ale były wrażliwe na inne rzeczy i była bardzo, bardzo duża pracochłonność, więc jak gdyby jej atrakcyjność wina nie rekompensowała tych trudności. Chociaż przyznam się, wyciągnęliśmy teraz przypadkiem Siberę 100% z naszych, chyba jedno z naszych pierwszych win, rocznik 2005 chyba to był, czy 6? I pożałowałam, że wyrwaliśmy. No właśnie, bo no, przenikliwa, naprawdę, że tak powiem, przenikliwa kwasowość, bardzo, która bardzo utrzymała dobrze to wino. No niemniej pozbyliśmy się tej Sibery i w związku z tym ten kupaż Inspire Volcano się zmienił. Natomiast na co? No właśnie, co będzie tą trzecią, kto będzie teraz tym trzecim do zestawu? Ja nie wiem, czy nie słucha nas tutaj konkurencja, więc nie wiem, czy... Później. Niech to będzie niespodzianka. Tak jest. Jak już będzie premiera rocznika, to wtedy się to okaże.
A to jest w takim razie, to jeszcze jest jedno pytanie, nie wiem, czy też możecie zdradzić, bo tutaj też pan Łukasz pyta, czy zdradzicie producenta tych zemplińskich beczek? O, jak oni się nazywali? Zdradzimy, to ja sobie przypomnimy. Horczyk chyba, tak, Ricci na pewno, Horczyk. Ale jak tak... No, jesteśmy w Łukaszu, będzie komentarz na zakończenie pod filmikiem, pod naszym filmem i naszą rozmową, więc tam jakby wtedy na spokojnie sobie przypomni. Ale manufaktura beczkowa, tak, naprawdę nieduża wytwórnia. Nie tak daleko od granicy. W Egerze chyba tak. No dobrze, słuchajcie, ja chciałem tutaj tylko powiedzieć odnośnie, żeby skończyć temat naszego wina w kieliszku, że no tak było moim zdaniem zawsze, znaczy nie powiem jeszcze Inspiry 2018, znaczy tej pochodzącej z gorącego rocznika, ale no proszę Państwa, zawsze każde moje dotychczasowe doświadczenie z Inspirą Vulcano to było taka konstatacja, że to jest wino, które naprawdę ma spory potencjał dojrzewania. I nawet tutaj mamy wino z chłodniejszego rocznika, czteroletnie, a cały czas ta beczka jest bardzo wyraźna, ta pikantność cały czas wychodzi, no i to jest wino o zdecydowanie sporym potencjale, tak, więc no oczywiście mamy tutaj już i fajny owoc i nawet taki trochę nut suszonej moreli i to jest świetne wino znowu do połączeń z jedzeniem, ja nawet myślę, że zaryzykowałbym połączenie z jakimś białym mięsem, z delikatnym białym mięsem, z jakąś cielęciną, bo myślę, że to ma też wino, które ma strukturę i to by się wszystko fajnie komponowało. Takie jest moje przekonanie, ale no, tak jak mówiłem, ja do tej pory nie w ani jednym roczniku Inspiry, który się pojawił na rynku, a one się pojawiają w takich też stosownych odstępach czasu, tak jak powiedział Marcin, żeby zapomnieć na jakiś czas o nim i dopiero potem, żeby pojawiło się w sprzedaży, ono zawsze robi dobre wrażenie, jeżeli chodzi o potencjał. Coś byście chcieli dodać do waszego wina w tej kwestii? No może dwie rzeczy jeszcze krótko. Jedną z nich, że tu nie jestem 100% pewien, ale wydaje mi się, że w tym roczniku włączyliśmy nową beczkę i być może stąd jak gdyby jest ta beczka dużo bardziej wyraźna, bo do tej starej beczki, którą mieliśmy wcześniej, dołączyliśmy kolejną właśnie już nową. No i wiadomo, że w tym pierwszym roczniku ona najbardziej oddaje te aromaty. A druga rzecz, że no to był inny rocznik, wcześniejszy, ale ta Inspira była prezentowana kiedyś na takim pokazie dla Justice Robinson, która była w Polsce kilka lat temu i nasze wino było w jakiejś takiej preselekcji oceniane, były no wina z polskie z różnych winnic i właśnie Inspira uzyskała największą ilość punktów w czasie tej preselekcji. No i pani Jansis raczyła zwrócić na nie uwagę, tak to ujmę, w czasie tej prezentacji w Krakowie. Super, to są właśnie, słuchajcie, zawsze bardzo, bardzo fajne wspomnienia i bardzo istotne doświadczenia czy wnioski, tym bardziej, że faktycznie tak myślę, że z zagranicznych dziennikarzy to chyba właśnie Jansis Robinson najczęściej ostatnio próbuje polskich win. Ma też szczęście, że mamy kilku polskich sommelierów w Londynie, więc w czasach przedpandemicznym zawsze ktoś tam im Jansis jakieś był w stanie wino, jak to się mówi ładnie, podsunąć, więc Jansis wie co mówi, no poza tym, że to jest w ogóle oczywiście znakomita dziennikarka. Chciałem was spytać odnośnie tego, co już parę razy dzisiaj padło przy różnych pytaniach, tego, jakie kiedyś były odmiany w kuparzach waszych win białych, o młodych winiarzach, o tym, co Basia chce ci wyciąć, a co nie chce wyciąć na winnicy, a przed czym się bronisz. Chciałem tak właśnie zapytać z perspektywy czasu, Marcin. No, mówiliśmy wiele na temat Sejwala, że to jest jakby taka wasza polisa ubezpieczeniowa, ale gdybyś przez tych prawie 20 lat już sadzenia czy oglądania pracy ze swoimi winoroślami, tymi pierwszymi i tymi nowymi, to z tych nowych, co najbardziej cię urzekło, co pojawiło się u was w winnicy w ostatnich latach i ty faktycznie stwierdziłeś, o, być może tak sobie na przykład pomyślałeś, że o, gdyby to było te 15 lat temu, kiedy pojawił się Daromi, to bym wtedy zasadził to od samego początku. Jest taka odmiana, która ci się teraz szczególnie podoba, z którą ci się szczególnie dobrze pracuje?
No chyba nie, chyba nie. Natomiast oczywiście no, dochodzimy do naszych nasadzeń i do, mówiąc tak fachowo, struktury nasadzeń. Trochę tym pytaniem i idziemy w kierunku winifer. Nasze te wieloletnie doświadczenie w tym miejscu konkretnie pokazuje, że nasza lokalizacja, mikroklimat i tak dalej, te warunki pozwalają nam na jak gdyby taką dobrą pracę z winiferami. Więc mamy i na tarasach właśnie Rieslinga, który będzie w tym roku pierwszy raz owocował. No Pinot nas urzekł, w ogóle Pinot jest winem, Pinot Noir oczywiście, szczep, który, znaczy zaczynając od wina, ja jakoś kiedyś te wino mnie nie przekonywało, ale być może dlatego, że nie mieliśmy szczęścia trafić na dobrego Pinota, czy wystarczająco dobrego Pinota. Ale teraz zmieniliśmy jak gdyby naszą orientację w tym zakresie radykalnie. Wycięliśmy sporo odmiany, która jest bazą do tego wina, o którym wspomniałem, o ochronie danych osobowych, więc zostało 2/3 ronda zostało wycięte, w to miejsce jest posadzony Pinot. I mimo, że Pinot jest jak gdyby opisywany jako odmiana trudna, wrażliwa, wymagająca i tak dalej, to u nas on sobie całkiem nieźle radzi. I tak naprawdę nie mieliśmy jeszcze słabego rocznika Pinota. One się oczywiście między sobą różnią, no bo różnią się trochę ciałem, kwasowością, natomiast za każdym razem jesteśmy z niego zadowoleni. No mniej jesteśmy zadowoleni z zeszłego roku, bo jest bardzo fajny ten Pinot w beczce, ale jest jedna beczka. Poprzednio były 3 beczki, więc to pokazuje, jak nas dotknęło właśnie ta zeszłoroczna pogoda. Więc Pinot jest jedną z takich odmian, o której mogę powiedzieć, że urzekła mnie i w kieliszku, i również w winnicy, bo ją powiększamy. Poza tym, no ten Riesling, no a więcej chyba nie mogę zdradzać, bo w tym roku sadzę nową odmianę, jak na razie w Polsce jest bardzo mało tej odmiany, ale musimy poczekać kilka lat, co z tego wyjdzie. I jedna znowu z moich takich fascynacji od strony wina, uwielbiam wino z tej odmiany, więc mnie zaryzykuję, mimo że ona pod względem mrozoodporności nie jest zbyt dobra dla naszych warunków. No ale musi być zabawa. No, musi być, jest ryzyko, jest zabawa i w związku z tym cały czas próbujemy również kolejnych szczepów. Tak? I w tym roku planujemy 2 nowe szczepy dosadzić u nas w winnicy. Proszę Państwa, to ja teraz ogłaszam też szybki konkurs. Kto odgadnie nazwę szczepu, na który zesłał się Marcin Pochocki? 12 czerwca w czasie festiwalu ogłaszam wtedy wyniki. Kto pierwszy tutaj zgadnie, albo kto pierwszy zgłosi, a zgadnie kilka osób. Przedyskutujemy to potem z Marcinem, czy któraś odpowiedź była trafna i zastanowimy się wspólnie nad stosownym upominkiem. Macie Państwo 3 miesiące, tak lekko mówiąc, na zgadywanie. Co Marcin Pochocki posadzi za odmianę. To jest... Nie, to musi być, słuchajcie, tajemnica, więc proszę tutaj zgłaszać się i będziemy potem to rozstrzygać. Ja, słuchajcie, chciałem w takim razie w międzyczasie przejść do kolejnego pytania. To jest też tak, proszę Państwa, przejście do kolejnego wina, więc to z Państwa ma to wino, to proszę sobie nalewać. Teraz prowadzimy do wina Kwevri. Natomiast zanim powiemy o samym roczniku, to chciałem znowu tak trochę podpytać, zanim samego wina spróbujemy, no bo mówiliśmy tutaj o fascynacji szomlo, o fascynacji winami, sposobem, w jaki one powstają w szomlo, ale nie wiem, czy mogę czy to będzie zgodne z prawdą powiedzieć, że chyba Gruzja to jest wasza jeszcze większa fascynacja, która przyszła po szomlo. No i
tak od razu tutaj podpytam, proszę Państwa, no teraz kto słyszał, to pewnie wie, że tam już tych kwewli w Polsce przybywa, no ale można powiedzieć, że Marcin, Basia i Marcin, te pierwsze kwewry, które się u Was pojawiły, no to pojawiły się zanim to było modne, o, tak możemy powiedzieć, jakby byliście absolutnymi prekursorami. No to powiedzcie trochę, jak wyglądała ta Wasza, początek przygody z Gruzją, no i konsekwencja tego, że oryginalne gruzińskie, o, jest też Gapa, proszę Państwa, odcinek bez zwierząt, to jest nudny odcinek, tak, Gapa macha, Bogdan śpi, więc nie mogę Państwu, proszę Państwa, Bogdana pokazać. Jak wyglądała ta Wasza przygoda z Gruzją? No mów, mów. Znowu, Gruzja, raz jeszcze, były dwa epizody gruzińskie w naszych doświadczeniach. Pierwszy w ogóle szalony, którym my nie mieliśmy wiele do powiedzenia, bo z Podkarpacia został zorganizowany wyjazd właśnie do Gruzji, kilkudniowy, częściowo taki związany z jakąś aktywnością samorządowców podkarpackich, więc był on częściowo oficjalny. Wtedy zobaczyliśmy może dwie winiarnie prawdziwe w rozumieniu, nieduże, prowadzone przez winiarzy, no i kilka, że tak powiem, petrochemii w Płocku, które zajmowały się przetwarzaniem gigantycznych ilości winogron. Tak. No i niestety tam już mieliśmy na tyle jak gdyby doświadczenia czy obycia smakowego, że z tych dużych wytwórni niestety no, uznaliśmy, że niewiele się nadaje do picia lub nic. Niemniej to, co próbowaliśmy u tych małych winiarzy, nas tak zafascynowało, a najważniejsze w tym wszystkim było to, że zetknęliśmy się z nieprzerwaną, wielowiekową, jak gdyby, trudno powiedzieć, milenijną wręcz, tak, historią. Wino powstało w tamtym regionie, wino jak gdyby świadomie produkowane przez ludzkość powstało w tamtym regionie i to jakoś bardzo na mnie wpłynęło, bardzo mnie to przejęło i tak jak Szomlo, no trochę żartobliwie mówię, że prostota technologii mnie urzekła, ale przede wszystkim urzekło mnie w Szomlo to, że to wino było robione w bardzo prosty, naturalny sposób i sposób, który też był od setek lat praktykowany. My jak gdyby wznawiając pewne tradycje winiarskie, trudno powiedzieć, że je kontynuujemy, bo była przerwa, tak? W Polsce była długa przerwa i mimo, że Sandomierz jest miejscem, gdzie w XIII wieku, XIV było bardzo dużo winnic, to nie było kontynuacji jak gdyby i nie było ciągłości. Natomiast i w tym Szomlo i szczególnie w Gruzji to bardzo, bardzo do mnie mocno przemówiło. Poza tym próbując te wina robione właśnie w kwebrach, starzone często później długo, jeszcze leżakowane w beczce, tak mi się spodobały swoją taką wyrazistością, innością, ostrością wręcz czasem, że żartobliwie z Wackiem Matłokiem z Dębicy, który też ma małą winnicę, założyliśmy sekcję gruzińską w Stowarzyszeniu Winiarzy Podkarpacia i od tamtej pory o tym myślimy. On robi takie wina, nam się udało jak gdyby w kolejnym roku zrealizować właśnie zakup. W 2014 roku przyjechały dwie kwewry do nas, 1000-litrowa czyli niemal 500-litrowa. Pomysł jest taki, że właśnie w obydwu jest maceracja długa, taka maksymalnie długa, czyli 9, pół roku od października do kwietnia. I w pierwszym roczniku razem z szczypułkami, ze skórkami, no po prostu wszystko, całość owoców. Czyli wszystko, co zebraliśmy, trafiło do kwewry, nic do tego nie dodaliśmy, nic stamtąd nie zabraliśmy, wino jak gdyby w pełni naturalne i takie niezmienione.
Drugi raz w Gruzji byliśmy w 2018 roku i tutaj też jest do opowiedzenia krótka anegdota, bo też to już był zaplanowany wyjazd, już mieliśmy wtedy jakieś kontakty, więc trafiliśmy w bardzo dobre ręce. Osoba, która nam to na miejscu zorganizowała, zrobiła to absolutnie perfekcyjnie, byliśmy w pięknych miejscach, chcieliśmy poznać trochę i kultury, i kuchni, i wina przede wszystkim, ale nie tylko wina. No i zaplanowaliśmy to w grupie winiarzy tutaj z okolic Sandomierza, ten wyjazd. Zaplanowaliśmy go już w styczniu. Patrząc na statystyki wieloletnie, kiedy zaczynamy zbiory, jak tam dojrzewają u nas tutaj pod Sandomierzem winogrona, stwierdziliśmy, że tak sam koniec sierpnia, przełom sierpnia i września będzie optymalnym terminem. Po to, że dlatego, że... Po dniach winach w Jaśle... I przed zbiorami. I przed zbiorami, że polecimy sobie na tydzień do Gruzji, wrócimy z Gruzji, będziemy mieli tydzień czasu na przygotowanie ostateczne winiarni na zbiory i w połowie września, czy tam 10 września startujemy ze zbiorami. No, jaki był rok 2018, wszyscy wiemy, więc 13 sierpnia zebraliśmy pierwszą odmianę. A w momencie, kiedy jechaliśmy na lotnisko na Okęcie, to z Warszawy jechał nasz syn, ludzie zbierali, a on dalej miał się zająć. I część win z tego rocznika była robiona, że tak powiem, przez SMS-a, we współpracy z moim synem. Natomiast ten drugi pobyt właśnie był już u dobrych, naprawdę dobrych, fajnych winiarzy w dwóch regionach winiarskich w Gruzji. Bardzo dużo się wtedy dowiedziałem, jak to tak naprawdę należy robić. No i cóż, chętnie obiecujemy sobie, że jak tylko będzie to możliwe, chętnie do tej Gruzji wrócimy. No dobrze, powiedz Marcin, pijemy rocznik 2015, pierwszy, tak jak powiedziałeś, który się tak prawilnie dojrzewał w waszych kwewrach. Tutaj w międzyczasie pojawiło się pytanie, kiedy, jak wyglądają kolejne roczniki, a ja bym nawet to pytanie tak wzbogacił. No, jesteś osobą, która no, nieustająco siedzi, śledzi, uczy się i tam po prostu cały czas drąży tematy winifikacyjne, takie nazwijmy. To tak cię też spytam, co cię w ogóle nauczyła praca z kolejnymi rocznikami w kwewrach? No ile tych roczników już powstało i kiedy następne pojawią się w sprzedaży, bo jak rozumiem, to też jest pytanie ze strony tutaj pana Michała. To tak, od strony sprzedaży to planujemy już niedługo zabutelkować kolejny rocznik. Kolejnym rocznikiem będzie 2017, dlatego że pierwotny pomysł był taki, że będziemy robili to wino co 2 lata, bo tak jak wspomniałeś, wtedy, kiedy my zaczęliśmy to wino tworzyć, nie było jeszcze mody na wina pomarańczowe. Mody szczególnie wśród winiarzy, bo nie wiem do końca, jak jest od strony konsumentów. Pewnie to zainteresowanie jest troszkę mniejsze niż wydawałoby się winiarzom. W tej chwili bardzo dużo winnic, takie wina dłużej macerowane, czy to w stali, czy w beczkach, czy pewnie już i w glinie niebawem powstają takie wina coraz więcej. Ale to jest jak gdyby inny temat, tak? Czy rynek jak gdyby będzie w stanie taką ilość tego stylu zaakceptować. Natomiast wtedy, kiedy my zaczynaliśmy, no to mówię, postanowiliśmy robić to co 2 lata, kolejny 2017. Natomiast później pierwsze jak gdyby, mimo że to wino jest bardzo się zmienia, ono ewoluuje cały czas, w związku z tym, że ono jest niesiarkowane, no to jest w pełni naturalne wino, ono do tej pory się zmienia. My jeszcze sobie wymyśliliśmy taki sposób, że mając kilka beczek tego wina, bo ono po tym pobycie w kwewri później wylądowało w beczkach, butelkowaliśmy stopniowo, beczka po beczce, nie jednorazowo. W związku z tym ta ewolucja tym bardziej w tych beczkach przebiega. I ostatnia beczka będzie butelkowana niebawem, tej 2015 roku. Niemniej właśnie chyba równolegle zabutelkujemy pierwszą beczkę z 2017 roku. I przez chwilę, może tak w ogóle będziemy z tym winem postępować w przyszłości, żeby były 2 roczniki dostępne, a może nawet 3,
równolegle na rynku. Te wino jest za każdym razem nieco inne, dlatego że znowu trzeba się tego nauczyć. Jeżeli komuś się wydaje, że wyszło mu pierwsze wino bardzo dobrze i on już umie je robić, to myślę, że jest w głębokim błędzie. Ja już jak gdyby te lata nauczyły mnie, że tak nie jest. Często pierwsze wino się bardzo udaje, a z kolejnymi jest problem i jest problem z powtórzeniem do pewnego stopnia atrakcyjności tego wina, no bo nie chodzi o to, żeby ono było identyczne, prawda, ale żeby było atrakcyjne i przyjemne i zrównoważone. Więc w pierwszym roczniku, tak jak tu wspomniałem, były i szypułki, i to nie zdrewniałe, bo u nas szypułki raczej nie drewnieją w naszym klimacie, jest jednak ten okres wegetacji za krótki. W kolejnym roczniku zrezygnowałem z szypułek w ogóle, w tej 17 nie było szypułek. W kolejnym roczniku zmieniliśmy, bo wtedy pojawiło się pewne też zainteresowanie tymi winami, więc zmieniliśmy podejście i mówimy, a no to robimy co roku teraz. Więc pojawił się też rocznik 2018, no później oczywiście 19 i w tym 18 znowu dodałem trochę szypułek, zmieniłem trochę skład, pojawił się jakiś inny szczep. Już przestało być to wino jednoodmianowe, tak jak w wypadku tej 15. Więc co roku to wino będzie inne z powodu tych kilku czynników, bo i inny rocznik, więc inny poziom dojrzałości, trochę inne szczepy, trochę inna technologia, bo raz więcej szypułek, raz mniej szypułek, ale uważam, że to jest dla mnie bardzo ciekawe, ale będzie też ciekawe i atrakcyjne dla naszych konsumentów, tak? Dla osób, które lubią takie wina, dlatego że będzie po prostu ciekawie. No, będzie ciekawie, będzie różnorodnie. Natomiast to, co trochę się tak na wyrost pochwalę, robiliśmy już kilka takich degustacji tutaj, bym powiedział, technicznych w piwnicy, prosto z beczek, no bo wszystkie te kolejne roczniki nadal leżakują sobie w beczkach, z osobami z branży, tak to nazwę, i również były u nas osoby z Gruzji, tutaj jakoś w ostatnim czasie, czy tam w zeszłym roku, i pokazywaliśmy te wina z kolejnych roczników. Jest dobrze i w tych beczkach zapowiada się też dobrze. No to super, a dodajmy jeszcze, z czego, jakiej odmiany użyłeś w 2015 roku, czyli w winie, które aktualnie pijemy? No, nasz ulubiony Save Albaum. No właśnie, proszę Państwa, jeszcze jeden dowód na to, jak Save Albaum jest pracą odmianą. No znowu, ja na przykład mam wrażenie, pijąc to wino, że no to jest cały czas bardzo młode wino. Ma 6 lat na karku, ale to też, co powiedział Marcin, no to jest sama natura, świetna budowa, świetna tanina, sporo suszonego owocu. Ono jest znowu, to jest też to, co, o czym powiedział, ono jest znowu inne niż próbowałem go ostatnim razem. Chyba ostatni raz mieliśmy go okazję wydać w sierpniu, tak mi się wydaje. Na Murawa. Tak, no właśnie, bo też to wino przecież też mieliście okazję pokazywać winiarzom na Morawach i tam też taki zrobiliśmy sobie mini panel i też pojawiło się dużo bardzo pozytywnych opinii na temat waszego wina, więc myślę, że proszę Państwa, to wszystko zmierza w dobrym kierunku. No i to jest, znowu, ja w ogóle uważam, że wina macerowane są świetnym kierunkiem na świąteczny stół, bo to jest bardzo dużo różnych możliwości, tak? Tu jest taka liczba aromatów, takie wiele poziomów smaków, które w takim winie możemy spojrzeć, że no ja pewnie też w święta do wszelkiego rodzaju mięs będę głowy, ale myślę na przykład też, że moim połączeniem fajnym jest z jajkiem. Właśnie macerowane wino, to też się te aromaty fajnie łączą. O, właśnie takie zresztą mamy tutaj pytanie, jakbyście w ogóle mieli, niezależnie od tego, co dzisiaj próbujemy, polecić wasze wina na Wielkanoc, to jakie byście wina na Wielkanoc polecili ze swojej oferty? Tak, co jest takim waszym typem, co sami może otworzycie przy świątecznym stole? Tak jak wspomniałeś, no myślę, że to macerowane będzie bardzo fajne do jakichś pasztetów. Ono bardzo, bardzo fajnie nam się złoży. Do jajka nie wiem.
Jeszcze jakby nie przećwiczyłam tego, ale na pewno spróbuję. No, myślę, że Hibia będzie też bardzo uniwersalnym winem, które nam fajnie zagra z tymi świątecznymi potrawami. Może i ten najprostszy Seisei również, tak? Mhm. Który jest taki łagodniejszy, jest taki, bo my go robimy na poziomie takiej lekkiej półwytrawności, tak to nazwę, z niewielkim cukrem resztkowym, więc jest takie bardziej miękkie i być może do takich, jajko jest takie też dosyć neutralne, prawda, więc nie bardzo wyraziste, więc może to jakoś pasować. Natomiast jak gdyby jeszcze dwa zdania o Kwevri, czy o tym winie z Kwevri, że bardzo, ale to absolutnie bardzo lubi powietrze i na etapie degustacji, czy po konsumpcji, picia tego wina, bardzo, bardzo skorzysta, jeżeli się go zdekantuje, jeżeli się go na powietrze da mu się odetchnąć w temperaturze takiej, bym powiedział, bliżej czerwonego wina, lekkiego czerwonego wina, a nie białego i wtedy pokaże, co potrafi. Można go w karafce spokojnie godzinę trzymać, czy półtorej i wtedy się dopiero otworzy. No właśnie, proszę Państwa, to jest też, myślę, że rzecz, o którą warto zapamiętać. Faktycznie, tak jak powiedział Marcin, wina pomarańczowe świetnie zyskują napowietrzone, więc to jest zdecydowanie warte wino napowietrzenia. Ono potrzebuje powietrza i ono potrzebuje czasu, żeby pokazać pełnię swoich możliwości. Ja tutaj też tą Kwevri, wprawdzie nie zdekantowałem, bo mam za małą próbkę, ale przynajmniej trzymam w kieliszku od dłuższego czasu i napowietrzam i ona się faktycznie cały czas otwiera. Marcin użył tutaj określenia związanego z winami czerwonymi i to jest właśnie taki moment, że chciałbym przejść do tematu związanych z winami czerwonymi. No znowu powiedzieliśmy już trochę na temat właśnie MAFO, na temat RODO, win, które powstają z odmian hybrydowych, no ale też takim waszym znakiem w ostatnim czasie są te, oprócz Pinot Noir oczywiście, przypominam Państwu też nagrodzonego Złotym Korkiem w czasie konkursu Polskie Korki, oprócz Pinot Noir, no takim też waszym znakiem charakterystycznym stają się wina czerwone z tych austriackich odmian, tak? Macie Zweigelta, który no właściwie w każdym roczniku, który powiem, był świetny, teraz dołącza Saint-Laurent. No i znowu spytam trochę tak, jak pytałem na początku odnośnie tego Czerszek i Fuszeresz, jak to jest, że zdecydowałeś się właśnie na te odmiany, bo ja często rozmawiam z winiarzami w miejscach, w których można by posadzić właśnie taką fajną austriacką odwanę Zweigelta i tak dalej, a oni tego nie sadzą. No to jaka jest twoja receptura na właśnie sukces Zweigelta czy sukces Saint-Laurent? Cóż, no myślę, że tu trzeba zadbać o te krzewy. No trzeba zadbać o te krzewy. To są winifery, które są bardziej wymagające. I tu jest w hybrydach, można powiedzieć tak, że jakieś przeciążenie, trochę większy zbiór nie zawsze skutkuje jak gdyby negatywnym efektem w winie. Natomiast w winiferach myślę, że jakiekolwiek pozwolenie sobie na zbyt duży zbiór psuje nam od razu wino. I ja tutaj próbuję teraz coś poprawić, bo ten komputer jest sprzężony z telefonem, który zadzwonił i straciłem obraz i w ogóle tak mówię do czarnego ekranu. Ale widzimy cię, bardzo dobrze teraz cię widzimy. Jak utrzymasz tą pozycję, to jesteś po prostu idealnie na wprost kamery. No to subnie, no widzę, gdzie jest kamera, ale powiem, że tak trochę nieswojo się czuję w takiej sytuacji, mówiąc do... Okej, udało mi się coś zrobić. Więc wróćmy do pytania i wróćmy do czerwonych winifer. Też nie wiem, no Zweigelt był przypadkiem, tak? Zweigelt był przypadkiem, tak jak wspomniałem, przywiózł go kolega razem z tym Czerszegi. Natomiast i mnie w Zweigelcie urzekła jego owocowość i bardzo często on, szczególnie mieliśmy taki okres, kiedy go produkowaliśmy wyłącznie w stali i było to nasze
o dziwo, pierwsze czerwone wino z rocznika, które ukazywało, które było sprzedawane, tak? Bo nawet takie niemal jak białe wino w latem kolejnego roku Zweigelt, nasz Zweigelt czerwony ze stali był już dostępny jako lekkie czerwone owocowe wino z takimi mocnymi, bardzo intensywnymi aromatami jeżynowymi, mi się z tym najbardziej to kojarzyło, z tym, że ten styl niektórym się bardzo podobał, ale tych niektórych było niezbyt wiele. Niezbyt wielu, więc musieliśmy lekko zweryfikować nasze podejście do Zweigelta. W tej chwili on jest już beczkowany, ale w beczkach starych, więc po to, żeby nie był przytłoczony beczkowością, żeby te aromaty właśnie odbeczkowe, jakieś wanilia, kokosy i tym podobne nie psuły mu tej wyraźnej owocowości. Więc takie muśnięcie beczką, raczej tak w tym kierunku idziemy. Natomiast ta beczka daje mu, poprawia mu strukturę i to wino przestaje być takie bardzo ostre, bo znowu przez kilka lat nazywałem wino, nasze wino z Zweigelta białym winem w kolorze czerwonym. Czyli miało bardziej charakterystykę białego wina, tylko że było czerwone i było podawane chłodne, bardziej na poziomie, bym powiedział, 12 stopni czy 13 niż więcej. I no na lato dla osób, które nie pijają białych win, bo takich też gości sporo mieliśmy, które deklarowały na wstępie, że białych win one nie pijają. Chociaż to się zmienia, teraz jest już mniej takich deklaracji się pojawia. No to dotyczy jak gdyby Zweigelta. Natomiast Saint Laurent już to był absolutnie świadomy wybór. Chcieliśmy jakąś kolejną czerwoną odmianę, no i szukaliśmy z kręgu, można powiedzieć, bezpiecznych odmian dla naszego klimatu. No, w związku z tym, że Saint Laurent jest odmianą, która jest powszechnie uprawiana w Austrii, w Czechach, na Węgrzech, więc tutaj się, jak gdyby w centralnej Europie, no to poszliśmy w tym kierunku, posadziliśmy pierwsze tam kilkaset krzewów. No i te efekty są, pierwsze efekty, tak naprawdę to jest drugi rocznik, bo pierwszy rocznik to był w bardzo małej ilości, więc trafił do Zweigelta, z którym też bardzo ładnie łączy. Natomiast drugi rocznik już była tego ilość na tyle sensowna, że został zrobiony solo. I to jest też, tu nawiążę trochę do początku naszej rozmowy, że kuparzujemy wina białe, kuparzujemy wina czerwone, ale winifery nie kuparzujemy zasadniczo. I winifery staramy się robić solo i dotyczy to i właśnie Pinot Noira, i tu Saint Laurenta, i Zweigelta, jak również Rieslinga, który występuje jako wino jednoszczepowe. No dobrze, a czyli tak, mamy pierwszy oficjalny rocznik na rynku Saint Laurenta, rocznik 2019, to zdradź Marcinie, w jaki sposób on powstawał. No myślę, że tutaj wszyscy Państwo, którzy tego wina próbujecie, a w ogóle przypominam, że próbujemy go absolutnie przedpremierowo, bo to też może zdradzicie, kiedy ono się w ogóle planujecie, żeby się w ogóle pojawiło w sprzedaży oficjalnej. No i też powiedz, w jaki sposób powstaje, pewnie ci wszyscy, którzy Państwa tego wina degustują, to nie mają wątpliwości tutaj, że to jest wino, które w dębie dojrzewało. No cóż, tutaj nie chciałbym tego strywializować, bo kiedyś na takie pytanie, to taka też można powiedzieć anegdota, degustując w gronie winiarzy polskich na jakiejś imprezie wina, no nawzajem swoje, próbując jakiegoś wina czerwonego od jednego z winiarzy, no bardzo mi się podobało to wino, było jakieś takie zbalansowane aromatycznie i żadnych jak gdyby tam śladów łodygi, zieloności, innych przypadłości hybrydowych win czerwonych w Polsce. No i jak spytałem tego winiarza, no słuchaj, ale to jak ty zrobiłeś to wino? Uzyskałem odpowiedź na poziomie, no użyłem czerwonych owoców.
Więc nie chciałbym jak gdyby być tak lakoniczny w swojej tutaj wypowiedzi a propos tego Saint Laurenta. Ale absolutnie klasyczna technika, maceracja, dość z tego co pamiętam, winifery właśnie maceruję trochę dłużej, bo hybrydy już staram się jak gdyby skracać czas maceracji, natomiast przy winiferach to pewnie było tak gdzieś koło 8 dni maceracji w umiarkowanej temperaturze i na tym mi też zależało, żeby jak gdyby pozostawić jak najwięcej owocowości. No i bezpośrednio po tym, po wytłoczeniu takiego młodego wina, które jeszcze nie było dofermentowane tak naprawdę do końca, ono wylądowało w beczkach, fermentacja jabłkowo-mlekowa już odbywała się w beczkach dębowych, znowu w beczkach starych, używamy beczek na poziomie od 5-letnich do chyba 10-letnich i spędziło tam ile? 9 miesięcy, więc chyba taka pełna ciąża, 9 miesięcy i no i później butelki, tak? Natomiast nie spieszymy się z tym winem, z jego jak gdyby premierą, bo ono też się zmienia i zmienia się teraz, już dojrzewa w butelkach i próbując go co jakiś czas, cały czas stwierdzamy, że to wino jest odrobinkę lepsze, więc nie spieszymy się, tym bardziej, że no, sytuacja taka rynkowa, jaka jest w tej chwili sprzedażowa raczej, tak, powoduje, że mamy co sprzedawać i z jednej strony jest to problem, no jak wszyscy sobie mogą wyobrazić, wiele osób i z Państwa to pewnie dotyka, problem jest problem jakiś przychodowy, natomiast dla jakości win jest to absolutnie korzystne, a szczególnie dla jakości win czerwonych. Wszystkie nasze wina czerwone, czy one są z hybryd, czy one są z winifer, zdecydowanie zyskują poprzez dłuższe leżakowanie, więc no trochę tę naszą trudną sytuację, tu szukamy pozytywów, tak, szukamy pozytywów i tym pozytywem jest to, że wina będą miały premiery w lepszej swojej fazie. No właśnie, proszę Państwa, ja chciałem, no znowu mogę się jedynie zgodzić z tym, co powiedział Marcin. Sam miałem okazję próbować tego wina po raz pierwszy miesiąc temu bodajże i no faktycznie miesiąc, nawet proszę Państwa 30 dni zaledwie, a tutaj tak, tak niesamowicie zmieniła się znowu ta optyka, jeżeli chodzi o same owoce, taka czereśnia tutaj przybyła, wiśnia, kwasowość jest znacznie lepiej zaakcentowana niż była w tym pierwszym winie, niż była w tej mojej pierwszej próbie. No to jest oczywiście cały czas wino młode, tak? Znaczy ja, jeśli znowu mówiąc tak samo jak Marcin, jeżeli miałbym szukać jakiegokolwiek plusu w tej pandemii, to to, że polskie czerwone wina trafiają na rynek później niż trafiały. Wcześniej to brzydkie słowo, ale ssanie rynku było tak duże, że no, i presja, żeby to wino już kupić i gdzieś pokazać, było tak duże, że niestety wiele tych win trafiało na rynek kompletnie niegotowych. Myślę, że no, nie w przypadku winnicy Płochockich, ale myślę, że niektórzy winiarze do tej pory płacą tego jakimiś konsekwencjami właśnie jakiegoś tam buraczkowego regenta, który pojawił się zdecydowanie za szybko. No i teraz niestety jak ktoś mówi, że polskie wino, to on mówi, że nie, on jednak pozostanie przy tym Sauvignon Blanc, bo to po prostu nie ma co ryzykować. Tak? Ja się bardzo cieszę z tego wina, no i oczywiście czekam z niecierpliwością na to, kiedy oficjalnie będzie można je kupić, a zarazem oczywiście odczuwam radość i satysfakcję z tego, że wspólnie z Państwem próbujemy go jeszcze na długo przed premierą, także gratuluję Wam za tej decyzji, no bo to też, tak jak zaczęło z Marcinem, nie taka wcale oczywista sprawa w naszym kraju, żeby jednak postawić na odmianę winorośli, której specjalnie w Polsce nie ma. Chciałem Was spytać o jeszcze jedną rzecz, no też jakby cały czas związaną z miejscem, w którym się znajdujecie, o Stowarzyszenie Winiarzy Sandomierskich. Powiem Państwu szczerze, to też jest taka ciekawostka z punktu widzenia czasów pandemicznych, że mamy tych stowarzyszeń dużo, ale gdyby tak sobie policzyć na palcach rąk, ile stowarzyszeń działa tak naprawdę prężnie i dużo się dzieje, to mi zawsze wychodzą dwa.
Stowarzyszenie Dolnośląskie i właśnie Stowarzyszenie Winiarzy Sandomierskich. Bardzo dużo zawsze macie ciekawych inicjatyw. No, Święto Młodego Wina nie było dane przeprowadzić w wersji stacjonarnej, więc przechodzicie w wersji online, to na takim poziomie, że do tej pory raz na jakiś czas ktoś mi tutaj mówi, no będziemy robić to takie wydarzenie online, a ktoś mnie pyta, no dobrze, ale czy będziemy na takim poziomie normalnym, czy na takim poziomie, jak zrobili winiarze w Sandomierzu, tak, z tymi przejściami kamer i tak dalej, więc to naprawdę zrobiło duże wrażenie. Powiedzcie, jak to jest jednak tak wespół zespół pracować, cały czas być aktywnym i jednak cały czas coś proponować gościom z kraju, no bo też całkiem niedawno już pojawiły się pierwsze zapowiedzi dotyczące sezonu letniego. No takie rozbudowane pytanie, ale oddaję wam głos. Rzeczywiście, no mamy fajną grupę w stowarzyszeniu, fajnych ludzi i udaje się sporo aktywności przeprowadzić. Taką no flagową imprezą jest Święto Młodego Wina. No mam nadzieję, że w tym roku odbędzie się tak jak zawsze, czyli spotykamy się na rynku w Sandomierzu, jest korowód, są później winiarze w restauracjach, spotykamy się twarzą w twarz z naszymi gośćmi. Tak jest, bawimy się i no, mam nadzieję, że w tym roku tak się uda. No, pojawiły się zapowiedzi Dni Otwartych Winnic, impreza cykliczna, chcielibyśmy zacząć weekendem majowym. No, zależy to od sytuacji w kraju, dlatego jeszcze jakichś szczegółów nie podajemy, no bo no, nie wiemy jak to będzie, chcielibyśmy. Więc będą to na pewno jakieś busiki, odwiedziny w winnicach. Myślimy jeszcze o jakiejś imprezie w czerwcu, bo taką imprezą fajną również było połączenie wina z serami, czyli ta impreza czerwcowa przy weekendzie po Bożym Ciele. Miasto chyba nie wpisało nic takiego w kalendarz imprez, więc zamiast tego myślimy o zorganizowaniu jakiejś imprezy pewnie w winnicach. Jeszcze tutaj szczegóły nie są dopracowane. Jak coś wymyślimy, jak to by mogło wyglądać, oczywiście podzielimy się z Państwem tą informacją, zaprosimy do udziału. Bo chcemy przedstawiać jak gdyby kompletny koncept, już gotowy, opracowany i pewny, że będzie realizowany. Tu Maćku, znasz oczywiście sytuację w naszym regionie, gdzie mamy dwie grupy winiarskie i niekoniecznie współpracujące ze sobą. My mamy bardzo dobrą współpracę wewnątrz grupy, natomiast zewnętrznie, no niestety, mamy ostrą konkurencję, więc trochę musimy, znaczy ujawniamy pewne informacje wtedy, kiedy jesteśmy gotowi do tego. Ale szykujemy się na tą opcję, na którą wszyscy liczymy i o której wcześniej mówiłeś, że może w czerwiec, lipiec pozwoli nam już się spotykać face to face i wtedy mamy coś fajnego do zaproponowania właśnie gościom już tutaj u nas na miejscu. Tak, ja tutaj się dołączę, proponuję Państwu też śledzić uważnie stronę Sandomierski Szlak Winiarski, bo to jest też strona, na której się te wszystkie informacje pojawiają na bieżąco, zresztą tak samo jak strona internetowa, tak samo jak profil na Facebooku, a gdybym Was tak zapytał, co Wy też proponujecie sami w swojej winnicy, czy macie jakieś pomysły dotyczące, oprócz tej enoturystyki, jaka to jest, bo tutaj też od razu pojawiły się, dodam pytania, które się pojawiły wcześniej, jakby ktoś chciał znaleźć informacje dotyczące noclegów, cen noclegów, to gdzie tego szukać? Więc takie znowu podwójne pytanie, jak wasze przygotowania do sezonu w tym roku, no i gdzie szukać informacji, jakby się chciało ten pobyt zarezerwować? Oczywiście przygotowujemy się do sezonu. Mam nadzieję, że uda się od maja ruszyć. Wszystkie informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Lada moment pojawi się nowa osłona strony internetowej. Właśnie, super. Tak, właśnie jesteśmy już na końcu. Być może w tym tygodniu. Tak. Mam nadzieję, że ona będzie bardziej czytelna, bardziej atrakcyjna i że przyjmą ją Państwo tak z otwartością. I tutaj jak gdyby przy okazji możemy poprosić Państwa o to, aby
skomentować jak gdyby tą nową naszą stronę, bo no, sami jesteśmy ciekawi, dlatego że jest przygotowana przez młodych ludzi, którzy mają trochę inne spojrzenie na i pogląd, jak dzisiaj powinny funkcjonować strony internetowe. I sami nie jesteśmy tacy stuprocentowo pewni, czy ta zmiana jest właściwa dla naszych jak gdyby odbiorców, tak? Jeszcze nadal funkcjonuje stara strona, na nowej będzie można również kupić łatwiej nasze wina. O, właśnie, to jest następne pytanie, które tutaj też padło, czy wasze wina tylko w sklepach, ale rozumiem, że wasze wina też można zamawiać bez... maila i zawsze odpowiadam na maile, można i przygotowujemy paczki, wysyłamy te wina, na nowej stronie będzie już to można zrobić bardziej przez sklep, tak. No proszę Państwa, super, to jest jednym słowem, udało nam się po prostu w tym ostatnim pytaniu udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania, które, ostatnie odpowiedzi, udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania, które padły w czasie tej naszej rozmowy. Ja wiedziałem, że się rozgadamy i bardzo się z tego powodu cieszę, ale to naprawdę była bardzo fajna rozmowa. Mam nadzieję, że Państwo wynieśli z niej tyle samo radości, co ja. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie, za te świetne anegdoty i rozmowy. No raz jeszcze gratuluję tych zbliżających się 20 lat działalności. Myślę, że o tym będziemy mogli jeszcze się przy tej okazji nieraz spotkać i poświęcić temu trochę więcej czasu, tym bardziej, że wy mówicie, że macie jakieś tam jeszcze skarby w piwnicy. Ja też przyznam szczerze, że trochę tych skarbów trzymam. Mogę też Państwu zdradzić, że mamy taki pomysł ze spotem odnośnie takiego archiwum i pokazania może kilku rzeczy, no ale to też nie będziemy, o, tak jak Marcin, też nie będziemy jeszcze niczego zdradzać. Przypominam, że trwa nasz konkurs, jaką odmianę winorośli zasadził Marcin Płochocki, rozwiązanie 12 czerwca, proszę pisać cały czas, ja sobie wszystko spisuję. Słuchajcie, bardzo dziękuję, życzę Wam wszystkiego dobrego na święta, zdrówka przede wszystkim, bardzo się cieszę, mieliśmy okazję spróbować Waszych win i spotkać się przynajmniej w taki sposób. Do szybkiego zobaczenia, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękujemy również, życzymy wszystkim Państwu zdrowych, wesołych, radosnych świąt i do zobaczenia w realu. No tak, ja się tylko do tego mogę przychylić i przeprosić za swoje dość przydługie wypowiedzi, niestety mam taką pewność, że jak się rozkręcę, to mi przeskakuje to jak gdyby z wątku na wątek, no ale mam nadzieję, że nikogo nie zanudziłem i bardzo dziękujemy za uczestnictwo i kontakt w dniu dzisiejszym. Dzięki raz jeszcze bardzo. Myślę, że nikogo, słuchajcie, Marcin nie zanudził. Ja też super mi się słuchało tych wszystkich opowieści, anegdot. Raz jeszcze wielkie, wielkie dzięki Basiu i Marcinie. Ja Państwu także bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że podobała się Państwu, tak jak mówię, i rozmowa, i próbowane wina. Kto próbował, to myślę, że potwierdza. Kto nie, a go zainteresowały, wciąż ma, tak jak Basia mówiła, szansę, żeby te wina jeszcze przed świętami zamówić. Ja życzę Państwu również wszystkiego dobrego na święta, przede wszystkim zdrowia. O, bardzo mi się tutaj Pana Krzysztofa Małgorzewicza podobają życzenia normalności na te święta. Uważajmy na siebie, może nie róbmy ogromnych spędów rodzinnych, to szybciej z tego wszystkiego razem wyjdziemy i przepytam Państwa na koniec, że już 13 kwietnia widzimy się w naszym spotkaniu na J, czyli jubileuszowe spotkanie z winnicą Jadwiga i winnicą Jura. Raz jeszcze Państwu bardzo dziękuję, życzę wszystkiego dobrego, zdrówka i do zobaczenia.